kochani. Witajcie. Dzisiaj mamy dla Was opowieść o cudownym nowozelandzkim leku na wszystkie dolegliwości. No kochani, tak sobie tu gadamy o różnych głupotach, ale ciekawi jesteśmy, jakie produkty kojarzą Wam się z Nową Zelandią. No więc tak, na pewno owoce kiwi i to już teraz nie tylko te zielone, ale złote, a nawet czerwone. A bardziej dociekliwi z Was pewnie zauważyli, że te zielone jabłuszka zwane Granny Smith, czyli babcia Kowalska, są również często z Nowej Zelandii. Koneserzy win na pewno znają pyszne nowozelandzkie wina. Niestety pewnie w polskich supermarketach ich raczej nie ma, natomiast z pewnością można je dostać u dobrych, niezależnych importerów win. No i oczywiście chyba cały świat zna pastę kiwi, która każdy but ożywi. Tutaj rozczaruję Was jednak, bo to po pierwsze w tej chwili nie jest nawet produkt australijski, tylko amerykański, a po drugie nigdy nowozelandzki nie był, a nazwę zawdzięcza tylko nowozelandzkiej żonie kolesia w Australii, który tę pastę zaczął tam produkować ponad 100 lat temu. Okropnie Australijczycy zawsze starają się coś naszego przywłaszczyć. No i jeszcze nacje, które lubią baraninę, znają świetne nowozelandzkie mięsko, baranie i jagnięce. Chociaż w Polsce oczywiście to nie jest wielkim rarytasem. No a niektórzy jeszcze słusznie kojarzą z Nową Zelandią niesamowite krajobrazy kinowej wersji tolkienowskiej serii Władcy Pierścieni. Niestety ten chłam, który teraz leci na Netflixie, to już tylko nędzna komputerowa podróbka. No i tak, coś jeszcze? Pewnie nie za bardzo. Jest jednak jeszcze jeden nowozelandzki przebój, który wyznawcy naturalnej medycyny i zdrowej żywności znają bardzo dobrze. Miód Manuka. Dobry na wszystko, tyle że o wiele droższy. No, w tym przypadku udało się Nowozelandczykom nakręcić markę tak wspaniale, że dzięki osiągniętemu popytowi i aurze uniwersalnego panaceum na wszystko, jest to najdroższy miód na świecie. Nieważne, że każdy miód ma właściwości bakteriobójcze i lecznicze. Miód Manuka ma wszystkie miody pod sobą i koniec. Ludzie płacą bajońskie sumy za słoik takiego miodu, pojedą trochę i natychmiast czują się lepiej. No bo przecież za takie pieniądze muszą poczuć się lepiej. A interes się kręci. No a co to właściwie jest miód Manuka? Aha, i zwróćcie uwagę na właściwy akcent. Nie Manuka, tylko Manuka. No tak to się właśnie naprawdę tutaj wymawia. No więc taki miód Manuka to jest taki miodek, który pracowite nowozelandzkie pszczółki zbierają z krzewów zwanych przez Maorysów Manuka, a który jest stosunkowo popularnym hawaziem tutaj w Nowej Zelandii, jak również w pewnych obszarach Australii. Jak przyjedziecie, to z pewnością w wielu miejscach zobaczycie takie krzeczory. To bardzo typowy element lokalnego krajobrazu. Problem jednak w tym, że tak samo wyglądające zarośla są często tworzone przez bardzo podobne do Manuki inne krzaki zwane Kanuka. Mimo że na pierwszy rzut oka bardzo podobne, są to jednak dwa zupełnie odmienne gatunki roślin i miód z Kanuki ma się nijak do miodu z Manuki. Pszczelarze wobec tego robią więc wszystko, aby pszczółkom wyperswadować, żeby zbierały nektar tylko z kwiatków Manuki. Robią im poranne szkolenia, wprowadzają systemy kar i nagród, indoktrynują je ideowo, proszą, grożą i w ogóle. Im bardziej pszczółki są zdyscyplinowane, tym bardziej miód w kulach jest jednokwiatowy i manukowy. A jak to się ocenia? No więc tutaj jest bój pomiędzy producentami w Nowej Zelandii i Australii. I ten bój jest naprawdę zaciekły. Kiwis wymyślili system certyfikacji zwany UMF, czyli Unique Manuka Factor, czyli po polsku unikalny wskaźnik manukowy. Każda beczka miodu od danego producenta badana jest laboratoryjnie na obecność czterech związków chemicznych. W zależności od tego, ile tych związków się tam znajduje, dana beczka otrzymuje certyfikat w skali od UMF 5+, do UMF 25+, i dopiero wtedy miód jest rozlewany do słoików z odpowiednimi nalepkami. Trochę z tym zachodu, ale gdy weźmiemy pod uwagę bajońską cenę, jaką można wyciągnąć za tak certyfikowany miód, no to ma to sens. Konkurencja oczywiście wymyśliła już odmienne sposoby certyfikacji i oceny, ale system UMF jest w Nowej Zelandii uważany za jedyny słuszny,
który gwarantuje właściwą jakość. Poza tym wredni Australijczycy wrednie próbują sprzedawać swój miód pod tą samą nazwą – Manuka. A przecież u nich te krzewy ciągle nazywają się jakoś Tea Tree czy coś. To jest Granda i tyle. To tak jakby włoskiego spumante czy niemieckiego sekta nazwać szampanem. No okropność. Wróćmy jednak do wspaniałych właściwości miodu Manuka. Jak wszystkie miody, ma on właściwości antybakteryjne, antywirusowe, przeciwzapalne i przeciwutleniające. Jednak faktycznie jest w nim jeden związek, którego inne miody nie mają, a nazywa się to metylgloaksal, MGO. Wygląda na to, że ten związek powoduje takie cudowne właściwości miodu Manuka. No więc tak jak amol, może ten miód być używany zewnętrznie i wewnętrznie. I tak jak amol, dobrze robi prawie na wszystko. Czyli dobry jest na krosty i przeziębienia. Leczy rany i oparzenia. Rozwolnienia i zatwardzenia. Dobry na zęby i na stresy. Nie wiem tylko jak jest z potencją i porostem włosów, ale pewnie też pomaga tu i ówdzie. Ale poważniej mówiąc, faktycznie ten MGO ma na tyle silne właściwości antybakteryjne, że podobno znane są przypadki wyleczenia ciężkich zakażeń, gdzie zwykłe antybiotyki nie dawały sobie już rady. Dla mnie jednak najważniejsze jest to, że jest ciekawy w smaku, jak zresztą większość miodów Nowej Zelandii. Natomiast niestety w związku z całym tym cyrkiem zrobił się niemożebnie drogi. W związku z tym sadzimy na naszej działce jak najwięcej krzaków manuka, żeby za parę lat postawić tutaj sobie swój ul, mieć własny miodek manukowy. Po zakupie kilku sadzonek, nowe sadzonki robimy już teraz sami. Najpierw zbieramy zeszłoroczne szyszki, które pozostają po zapylonych kwiatkach. Po kilku dniach suszenia te szyszki się otwierają i wysypują się z nich setki malutkich czerwonych nasionek. Te nasionka idą na tacki z ziemią do kiełkowania i voilà! Po kilku tygodniach robi się z tego taka mata jak z rzeżuchy czy owsa na Wielkanoc. Teraz trzeba młode roślinki delikatnie wyplątać i pojedynczo powsadzać do większych pojemników. Za parę miesięcy, jak będą miały jakieś 70 cm, będziemy je wsadzać do ziemi i zagęszczać te krzaczki, które zasadziliśmy w zeszłym roku. No, to już teraz wiecie. Za parę lat w związku z tym zapraszamy na miodek Manuka, który co prawda pewnie nie będzie miał certyfikatu OMF, ale za to będzie tani i własny. Mówię Wam, jak dobrze być emerytem w Nowej Zelandii. Jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i do zobaczenia wkrótce. Cześć, czołem!